cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem na Beer Geek Madness 5. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś słychać, bo strasznie głośno muzyka daje. Tak wygląda szkło. To jest słynny Glencairn, czy jak to się nazywa, czyli szkło do degustacji whisky. A w szkle Express IPA z Pinty. Nalano mi już jakąś chwilę temu. Zaraz... No właśnie, nie ma. Nie ma Pawła, nie ma Ziemka jeszcze. Ale postanowiłem, że muszę spróbować wszystkich piw, przynajmniej z tych browarów, które będę roastował, żeby wiedzieć, za co ich tam wbijać szpilę. Bardzo chmielowe, świeże. Słodkie. To jest też z jakimiś owsianymi płatkami. Okej, fajne. Chociaż goryczka mogłaby być wyższa. Nie najgorsze to szkło. Drugim piwem na kranie Pinty jest Koniec Świata. To nie będę próbował, bo to nie moja bajka. Pójdę do Birmanków. A też nie ma nikogo. Widać, nie widać. Jak to piwo się nazywa? Asgard to wiem, ale ten rozszyfruj ten skrót. Co ja, bo go nie pamiętam. White Black Barrel Age IPA with black fruit, blackberry. Blackberry. Czyli... Ale Jerzyna to jest blackberry? O, Jerzynę czuć fest. Nie white, black. Jerzyna to jest między innymi blackberry. Ale nie white, tylko powinno być bread. Bread. Powinno być bread. Black. Ale to jest Black IPA jako bazowe piwo? Tak, Black IPA, a właśnie to jest blend Black IPA i X-a. Jedno leży kowało chmielu, który w całym bazowym piwie buchał aż aromatem chmielowym, natomiast tu go nie czuć. Beczki zostały zblendowane w proporcji 50-50. W ciemnym były jeżyny, w jasnym były chmiele. Jeżyny zostały, chmiel nie ma. Okej. Okay. Zniknęły. Ale te dwie beczki, czyli to są dwa piwa bazowe. To są dwa piwa, to znaczy... To dwie szesnastki, tak? Dwie szesnastki, które zostały zblendowane. Aha. A które zdziczało? Jedno i drugie, czy tylko jedno? Obydwa były w beczkach, w których wcześniej już mieliśmy piwa z bretami. Słodki bardzo taki aromat i rzeczywiście te jeżyny czuć. Jeżynowy, tak. Natomiast... Jeżyny mrożone, jak mniemam? Tak. No ciężko było już... A nie, może suszone, świeże. Liofilizowane, wiesz, ja tam nie wiem. Znaczy, w sensie nie były to świeżo zbierane z chrząstawskiego krzaczka, aczkolwiek chrząstawie jeżyn ci, panie, ale w sierpniu. Nie powiemy tego. No, taka fajna taniczność z beczki, bardzo jeżynowe. To jest... Rzeczywiście nie czuć paloności, kawowości, czyli można powiedzieć Black IPA, jakby się udało. No, ale powiem ci takie landrynkowo-karmelkowe, tak bym to ujął. No i to jest coś, co mnie zaskakuje w tym piwie po zblendowaniu, bo osobno te dwa piwa smakowały zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, natomiast efekt jest fajny, bardzo fajnie czuć beczkę. Nawet nie spodziewamy. Może nawet smaku za dużo tej taniczności. Ale te piwa dosyć długo w tych beczkach leżały. Przynajmniej to jedno. Ale też wygładził się ten bret w tych beczkach. W sensie, że nie czuć tutaj kwasu takiego per excellence. Nie. Kwaśne nie jest. No jest właśnie jest słodkie. Jest bardzo słodkie w aromacie, chociaż samo w sobie nie jest słodkie. Wręcz bym powiedział, że jest takie smukłe. I ta decha właśnie dodaje tutaj charakteru. No i jest mnóstwo... A beczki po czym to były? Po winie? Jest mnóstwo wanilii w aromacie. No przynajmniej tak mi się wydaje, że to słodki aromat to jest między innymi wanilia. Aha. To jest beczka. A jak? No możliwe. Ja to kojarzę właśnie...
ta jeżyna z tymi właśnie takimi cukierkami mi się kojarzy. Może i wanilowymi. Jedna beczka była po hiszpańskiej brandy, druga była po Slircie. Slircie? Tak, czyli Bavarian Whisky. Okej. Okay. No ciekawe. Natomiast to są te beczki, do których my szczepimy brety. To już są beczki, które, że tak powiem, są na końcu swojej drogi u nas. Przechodzone już. Takie, w których już inne piwa były i już tam ich nie szkoda na to, żeby tam zakazić te beczki. Mamy jedną beczkę, z której szczepimy wszystko. Natomiast świetnie to widać, jak to się w czasie zmienia. My na przykład tej beczki, którą tu żeśmy użyli, nie wybraliśmy do Poznania, bo nam się wydawało, że to jest zbyt kwaśne. Zbyt takie... Ordynarne. Ostre, to jest ostry ten kwas. Natomiast tutaj wygładziło się to tak, że praktycznie tego nie czuć. Wygładziło. Nie, jest okej. No dobra, dzięki. Zobaczymy, jak to, wiesz, bo tak naprawdę wbrew pozorom to ten efekt końcowy jest dosyć młody. Nie, bo my żeśmy te piwa zblendowali na początku tego tygodnia. Ale tego piwa powstało w sumie 400, tak? 450 litrów. Czyli będzie jeszcze troszkę w Warszawie. Zobaczymy, już dajmy mu jeszcze chwilę, niech poleży. Żeby beczek nie rozwaliło. Nie sądzę. Tam już jest wszystko. A jeżyny kiedy dodawaliście? Do stalowego tanka. Tak. Czyli teoretycznie coś tam mogła fermentacja jeszcze troszkę ruszyć od tych jeżyn. Ja myślę, że ewentualnie się dogazuje porządnie. Nawet jeśli, to te drożdże będą potrzebowały tak dużo. Nie nalejemy w butelki, o tyle powiem, nie? Dobry dzień. Dzień dobry. Gimbal już jest przeceniony. Przeceniony, on jest przereklamowany nawet. Teraz już są nowsze. Nie masz materiału, które są do porównania. Syndrom sztokholmski. Cwaniaki przywieźli trzy piwa, żeby więcej sprzedać. Nie, w sumie to nie. Żeby więcej stracić. Więcej stracić. Bo to tak naprawdę... Straci nas. Stać was, dobra. To które mam pić? Pierwsze? Tak jak się numerki, tak? Pierwsze. No wiesz co, najlepiej by było, żebyśmy ci jedno i drugie. Nie ma drugiego. To zaraz dostaniesz. Mam jeszcze jedno niewykorzystywane. O, to super. Jak przyjdzie. Wodę ci trzeba jakoś zaraz. Do tego idzie dwójka, do... Craftmaster One'a, a Glencoran, czy jak to się tam nazywa, idzie jedynka. Jedynka strzela sobie facet w łeb. Dobra. Powiedz mi, on sobie strzela w łeb, bo ona się w nim zakochała, tak? Taka jest idea? Ona już jest tak. Syndrom Sztokholmski to jest to, że oprawca, raczej ofiara, przywiązuje się do oprawcy. No. Czyli tak jak z tymi robotami. Wszyscy to stosują w Stanach i nagle będzie fajne, nie? Czyli nie, mówię... No, ona jest tak namolna, że on już nie może wytrzymać. No, bo on się w nim zakochał. Nie, właśnie nie. Strasznie dużo gada, zobacz, wiesz. Ma cały czas nakleje i gaffer, a ona ściąga. No i gość już nie wytrzymał po prostu, nie? Zmienił się rolę. Na tej zasadzie. Ale ja myślałem, że się zakochała. Kto wie? A może też się zakochała. Można sobie dobra, jedynka. Zakochać z gościem, który ma, wiesz, kominiarę na łbie. Ale może jest sympatyczny. Czekaj, teraz jest pytanie takie. Jak mam zgadywać, to muszę wiedzieć, co jest w którym, tak? Pierwszy, to masz jedynkę, to masz dwójkę. Jednym z nich jest chmiel zest. Jeden z nich jest 15 kg chmielu na około na samo zimno. Około 80 litrów soku z cytrynki i pomarańczy i dwa wiadra. Drugi jest 3 litry aromatu z grejpfrutu z Cascade'a. Okej, a goryczka taka sama? Goryczka jest ta sama. Piwo bazowe to 22 plato. Którą wersję? Chmielone tylko i wyłącznie kurierem na goryczkę z soliku. One leżały sobie, dojrzewało piwo w jednym tanku, po czym zostało podzielone na 3 tygodnie przez i aromat, rozumiem, szedł równo z tym, tak? Czy pod sam koniec? Nie, na 3 tygodnie robiliśmy. Założenie było tego, żeby te piwa były bardzo zbliżone do siebie. Dlatego na etykietach jest zawierane dwie święty. Więc aromatyzacja była czteroetapowa de facto, w sensie ta z aromatami, żeby cały czas dowijać do tego, co się pojawiało z naturalnym. Znaczy, mam wątpliwości do tego soku z cytryny, nie? No bo to też zmienia... Nie, pomarańcze i grejpfrut. Pomarańcze i grejpfrut, sok. Ale sok. Pomarańcze i grejpfrut. Właśnie mam wątpliwość co do tego, że tam był jeszcze sok, nie, bo on to wpływa na smak, nie? Ale jest sok z grejpfrutów i z pomarańczy.
Okej. Okay. No to jest słodkie i bardzo takie cytrusowe w typie skórka, więc póki co bym obstawiał, że to jest zest, nie? Nie powiemy, które jest. Nie, no okej, okej. Okay. W komentarzach potem, tak? Czy kiedy to będzie ujawnione? Może za miesiąc. Pod koniec. Czekamy, aż wiesz, modelki też wyjdą i bardzo nas ciekawi, jakie będą reakcje. Tu jest słabszy aromat w dwójce. Brawo! Do jednego szkła, to jest jedynka. Słodkie. Jak to Triple Lipa? 20. 20. Tak, 20. Już bym mogła zapamiętowana. Te soki jednak też zrobił i może to na taką sobie. Ta dwójka jest łagodniejsza, ale taka bardziej landrynowa. Dla mnie. Dobra, to leję pierwszą. Powiem tak, jedynka ma taki nienaturalnie intensywny aromat, ale on może być równie dobrze z zestawem. Może być. Może być. Oto no, to jest zło, nie? Żeby te aromaty były tak bliskie siebie, że... Znaczy nie są bliskie. Znaczy... Nie są, nie są podobne. Tak, ale są... Są, tak, tak, trudno powiedzieć, że któreś ma lepszy, tak... Na tej zasadzie, nie? Wiesz, to się zmieniało bardzo. W pewnym momencie było tak, że piwa dwa były... Trzeba będzie są takie same. Zaraz zaczęły wychodzić wiele, więc trzeba było dobić troszkę aromaty. Oczywiście jest podobna nuta właśnie, taka grejpfrutowa. Głównie rzeczą, która łączy tutaj z grejpfrutem. Ten jest mega grejpfrutowy. Znaczy, aromat jest gorszy moim zdaniem. Znaczy, na pewno nie tak intensywny jak w tej jedynce, ale grejpfrutowy mocno. Celem też tego było pokazanie, wiesz, tym naturalnym, na 12 hekto mamy surowca do samej aromatyzacji za tam ponad 4 koła, a w tym drugim za 300 zł. No ale to też pytanie, czy to jest różnica, czy 15, czy 7,5 kilo, nie? No, nie, no to oczywiście liczę, że... Nie w kilku etapach. Nie, to do jednego tanku poszło w jednym etapie, dlatego poszło 15 kilo w mili amerykańskiej. Dwa wiadra zestu i chyba 3-4 wiadra tego soku. Znaczy powiem ci tak, żadne mi dupy nie urywa, nie? Ale jakbyś miał typować, który jest gorszy. Cierpliwość! Cierpliwość, dokładnie. Najpierw pan blogger się rozwinie. Które wolę, tak? To znaczy nie, które typujesz, że jest z aromatami? Albo i które woli, nie? Bo to też jest na zasadzie takiej, wiesz, to komu pan jest świeższe i takie ten jest ta jedynka. Natomiast w tej dwójce fajnie czuć grejpfrut, ale ona przechodzi jakąś taką landrynę męczącą mnie. Poza wizją ci mają odchodzić. Chyba wolę jedynkę. Chyba wolę jedynkę. Ale obstawiam, że ta jedynka jest z aromatami. Nie zaprzeczamy, nie potwierdzamy. Nie potwierdzamy dokładnie. Okaże się. Okaże się, dokładnie. Nie, no też nie było założenie tego piwa, żeby nie wiadomo jak te piwa wyrwały, tylko żeby porównać dwie rzeczy, które tak naprawdę są już stosowane. Przyjmowaliśmy parę browarów, które dostosujemy, nie piszą. My no, nie planujemy stosować aromatu. Stwierdziliśmy, że mamy zrobić jakiś fajny eksperyment, to zrobimy oficjalnie i pokażemy, słuchajcie, jak to wygląda. Tym bardziej, że się dosyć kojarzy właśnie z Northside, czyli Sztokholm. Dokładnie, Sztokholm, nie polą, skojarzenie trochę właśnie z aromatami. Druga, bardzo ciekawa kwestia jest taka, że dużo piwa wysyłamy za granicę i lecą tam nasze, wiesz, polskie pasteryzowane IP, bo wiadomo, że musimy spasteryzować, bo po prostu jest przerąbane. Jak wpadnie ci kontrola i powie, panie władcu, dlaczego to jest 6 miesięcy, nie? Na piwie. A wiadomo, piwa zagraniczne po 2 lata i tu mają w łóżkach i jeżdżą w życie. No i zesłaliśmy bardzo dużo próbek po nagrodzie z Breitbira. No i wiesz, wielu nie mówi, kurde, bardzo dobre piwa, ale dlaczego one są nie tak mega mocno aromatyczne? Ja mówię, bo po prostu się nie używa aromatów wielokrotnie. Czemu wy tego nie używacie? No wiesz, takie maile dostaję od klientów, nie? Mówię, ale przecież te wszystkie browary używają, dlaczego wy nie używacie w Polsce, nie? Ja mówię, no bo używamy tylko w Mielin, to po prostu, to tak to wygląda. No i dlatego w sumie też zrobiliśmy to piwo, nie? Żeby... Ale są podobne, są podobne. Znaczy zwłaszcza po jakichś iluś minutach, nie? Wcześniej wydawało mi się, że różnica jest duża, teraz już coraz mniej się czuję.
Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak tam? Udało się to piwo z Berlina? Jasne. Tak? Bardzo dobre. A macie tutaj czy nie? Na stołnie? Czy będzie o 21 czy co? O 19.30 po chwili. Aha. 19.30. Powiedzcie mi, co to jest to ten wasz Belfegor? Ten Belfegor to z czego to jest? Z Harry'ego Pottera? Nie. Nie, Belfegor to jest duch Louvru. Duch Louvru, a? W telewizji w ogóle taki był serial czy film, nie? Ale tak w ogóle Belfegor to jest mitologiczny jakiś tam stwór, taki otrujemy się. No to ładnie się nazywa. Ładna nazwa. Tak mamy, bo jest czarną porzeczką. Może być czarny. No, poproszę... Czarny stwór z czarną porzeczką. Poproszę tego Belfegora. To prawda, to mocne, no ale już trudno, już tutaj nie ma szans. Nie ma słabych piw. Nie ma... Co? Golem ma słabe jakieś. Znaczy słabe w sensie mało alkoholu. Nie ma, spiłuj się. I to jest... To jest klon Duvela z porzeczkami, czy to jest kwadrupel? Kwadrupel, jednak kwadrupel. Szklaneczkę poproszę. Ale taka nuta winna wręcz, takiego czerwonego wina. Ale to jakiś stary ten, to jakaś Buba Xtreme, tak? Nie, Xtreme nie. Aha, no tak, nie Xtreme. Buba Fest. Ale długo reżakowana, bo już takie nuty bardziej wine'owe dostała. To jest warka z grudnia. Warka z grudnia. To się musiała dobrze utlenić. Bo takie nuty są jakby już leżakowała z rok. No, takie piwa się zawsze utleniają przy dodatkowo. Samym owocem jest tyle. Powietrze i tak dalej. No, nie ma szans. Każde piwo z dodatkiem jest prawda owocu. Które się sypie po prostu do wędzania, to muszą się utlenić. To tyle by było tego nagrywania.